Karina Głębocka, redakcja Elbląska. Czy strategia rozwoju Elbląga zadecyduje o losie naszego miasta? No, strategia jest narzędziem zarządzania strategicznego. Oczywiście jako dokument nie przesądza o jakości życia, bo strategia, tak jak wspomniałem, to narzędzie pewnego procesu. I tak na dobrą sprawę to zarządzanie strategiczne i tą strategię to musimy mieć jako mieszkańcy no, z tyłu głowy. Czyli każdy z nas powinien postrzegać miasto jako pewien zespół środków, zasobów, które no, można zawsze lepiej skonfigurować, lepiej wykorzystać. Także no, bezpośrednio to można by powątpiewać, czy rzeczywiście wprost strategia przesądzi o jakości życia mieszkańców. Bo o jakości życia mieszkańców przesądzi suma dobrze skonfigurowanych różnych zasobów. Zasobów środowiskowych, zasobów infrastrukturalnych i zasobów kapitału ludzkiego, czyli dobrze wykształconych, aktywnych, przedsiębiorczych ludzi. A czy konsultacje społeczne pomogą dopełnić ten dokument? Niewątpliwie tak. Konsultacje społeczne jako zjawisko są, czy mają za zadanie poddać ten dokument takiemu obywatelskiemu spojrzeniu. Generalnie konsultacje to dwustronna rozmowa, tak można by powiedzieć, więc w ramach tych konsultacji władza przedstawia to, co dotychczas zostało opracowane, ale jednocześnie słucha społeczeństwa, jak można ten dokument poprawić, jak można lepiej sformułować cele, może bardziej przejrzyście, jednocześnie jakie przedsięwzięcia dopisać, które rzeczywiście by służyły temu budowaniu i wzrostowi zasobów lokalnych. A czy Pana zdaniem zostało coś przeoczone w dokumencie strategii rozwoju? No można powiedzieć, że zawsze można poddać krytyce każdy dokument, który został opracowany. Oczywiście ta strategia opracowana, ona spełnia wszystkie takie metodyczne cechy strategii. Jest dokumentem optymistycznym, jest dokumentem otwartym, a jednocześnie dosyć syntetycznym, czyli nie za długim, ponieważ jeżeli dokument ma 200 czy więcej stron, to wówczas przestajemy pamiętać to, co było na początku, czytając końcówkę. Oczywiście w mojej ocenie ten element dotyczący ewaluacji strategii jest troszkę powierzchownie potraktowany, tak bym powiedział, bo on jest, ale w mojej ocenie jest mało precyzyjny. Myślę, że na etapie właśnie konsultacji przed ostatecznym przedstawieniem tej strategii ten element zostanie dorobiony. A który z dokumentów strategii uważa Pan za najważniejszy? To najważniejsze oczywiście jest to, co mówi o scenariuszu rozwoju, czyli to, co zamierza miasto robić, bo miasto to nie tylko władza, ale i również społeczeństwo, żeby mieszkańcom żyło się lepiej. Czyli generalnie rzecz biorąc, ta część, która mówi o scenariuszu i o celach strategicznych. Oczywiście można mieć zastrzeżenia do stylistyki sformułowania tych celów, czy nawet tego scenariusza, ponieważ sam musiałem wielokrotnie, no może nie wielokrotnie, ale dwukrotnie przeczytać te części, żeby wiedzieć, o co chodzi. Zawsze można sformułować prościej, tak żeby no, zdecydowana większość społeczeństwa rozumiała każde zdanie strategii, a nie trzeba było domyślać się z kontekstu, co autor miał na myśli. Dobrze, dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo.